Cześć kochani, dzisiaj na rowerku trochę widoku zobaczymy. No powiem, chciałem wam powiedzieć o tym, bo jak wiecie, każda decyzja ma za sobą różne tam konsekwencje, nie, perturbacje. I powiem wam, że miałem paru przyjaciół, którzy coś robili w swoim życiu nieprzeciętnego. Niektórzy już nie żyją, niektórzy żyją. Tak jak dzisiaj w tych ocalonych będzie ze mną ksiądz Wojciech Drozdowicz. A na przykład Marek już nie żyje. Oczywiście mówię o Marku Kotańskim. I miałem szereg takich wzorców, którymi się kierowałem w swoim życiu. Ale powiem wam, że najpiękniejsze to jest w tym wszystkim, jak się zrobi coś takiego, że wtedy się poznaje prawdziwych przyjaciół i prawdziwych nieprzyjaciół. Że tak jak tutaj jesteśmy przy grobie ludzi, których czcimy, którzy są dla nas cząstką nas. No nie? To nieraz historia z takich ludzi robi, tak jak z żołnierzy wyklętych, robiła morderców, bandytów. A teraz znów są bohaterami, nie? Także ja kieruję się jedną zasadą. Nie oceniaj, nie osądzaj, nie krytykuj, nie? I tej zasady mnie nauczył, to jest pięć no w Wielkiej Księdze, nie? I tej zasady mnie nauczył człowiek, z którym czytałem tą Wielką Księgę. No i co innego usłyszałem i zobaczyłem obecnie, nie? Czyli nie bójcie się być sobą. Róbcie to, co czujecie. Ja zrobiłem to i tak naprawdę po owocach ich poznamy. Ale powiem wam od razu, jest to bardzo trudne, nie? Jeśli nie macie naprawdę mocnego przygotowania, to radzę się głęboko zastanowić. Macie teraz przepiękny widok. Także kochani, lęk jest złym doradcą. Jeśli zrezygnujesz, to jest najłatwiej. Zrezygnować zawsze można. Ale zrobić coś jest bardzo trudno. Ja kilka lat temu miałem ten program zrobić i go nagrać. I zrezygnowałem w trakcie nagrań. I dzisiaj on wreszcie pójdzie, bo w styczniu go dokończyłem. I powiem wam, bardzo się z tego cieszę, bo poznaję naprawdę prawdziwych przyjaciół i prawdziwych nieprzyjaciół. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.